GKS Katowice w pasiastych koszulkach zremisował z Mielecką Stalą 2-2. Pierwszego gola zdobyli gospodarze w 20 minucie. Napastnicy GKS-u długo buszowali bezkarnie pod bramką Wyparłych, który był bez szans przy uderzeniu Dariusza Wolnego. Na 2-0 podwyższył Roman Szewczyk w minutę później z rzutu karnego. Jedenastkę wywalczył Grzesik. W drugiej części gry role się odwróciły. W 48 minucie Maciejewski sfaulował Czyrka w polu karnym, a kontaktowego gola strzelił Krzysztof Bociek. W minutę później ten sam zawodnik doprowadził do remisu po dokładnym podaniu Czyrka. Mielczanie do końca spotkania przeważali, ale nie udało im się strzelić trzeciej bramki. GKS Stal Mielec 2-2.